Cześć, tu Michał. Co czeka na Was w dzisiejszym odcinku SEO Newsów? Wait for it! Newsy ze świata SEO. No a czego się spodziewaliście? To są w końcu SEO Newsy. Hello! Widok produktów 3D w Twoich serpach. Google wprowadza obracające się produkty w wynikach wyszukiwania. Jest to najpewniej pokłosie zmian, o których dużo mówiło się już w zeszłym roku, gdy plotkowano o wprowadzeniu widoku 3D i rozszerzonej rzeczywistości. Póki co należy traktować to jednak jako ciekawostkę, bo takich rozwiązań nie znajdziemy powszechnie w wynikach wyszukiwania. Testy Rich Results powiększyły się o nowe funkcje. W zeszłym tygodniu mówiliśmy Wam o tym, że zaszły pewne zmiany w GSC. Teraz część funkcjonalności z GSC przeszła do testerów Rich Results, Mobile Friendly i AMP. Wielki brat ujednolicił spojrzenie na dane i teraz możemy znaleźć tam więcej informacji, np. info o dostępności strony, odpowiedź na główkę HTTP, czy zrzut ekranu, jak stronę widzi Google. Zdecydowanie są to zmiany na plus, panie Google. Prosimy więcej! Oferujecie pracę? Miejcie się na baczności. Może to nie kontrola urzędu skarbowego, ale też może podnieść ciśnienie krwi. Google zapowiedział bowiem drobne poprawki w zakresie testów Rich Result przy ofertach pracy. Jest to spowodowane zmianą sposobu ewaluacji, pokazywania błędów i oceny przez Search Console. W efekcie można spodziewać się drobnych zmian w zakresie wystawiania ofert pracy. Zmiany mają być widoczne w liczbie zgłaszanych ofert i ogólnych kwestii z nimi związanych. Zmieni się też ocena wagi błędów z ostrzeżeń na faktyczne błędy. Klasyczne. My optymalizujemy, Google coś zmienia. My optymalizujemy, Google coś zmienia. I to już wszystko na dziś. Dzięki wielkie za uwagę. Jeśli się podobało, to jak zawsze dajcie lajka i zostawcie suba. A tymczasem znośnego poniedziałku i smacznej kawusi. My optymalizujemy, Google coś zmienia.